Sterownik AS225 jest przekaźnikiem przeznaczonym do budowy systemu sterowania oświetleniem. Każdy przekaźnik zarządza jednym punktem oświetlenia, a po połączeniu w grupę można uzyskać efekt przemieszczającego się światła. W poprzednim filmie wyjaśniłem jego działanie. Link do tego poradnika znajdziecie w opisie pod filmem. Zbudujemy teraz w oparciu o ten sterownik oraz przy pomocy przycisku szklanego poczwórnego, a także zwykłych przycisków dzwonkowych, układ wielopunktowego sterowania oświetleniem. A oto rezultat tej mojej parogodzinnej dłubaniny. Do budowy układu potrzebny nam będzie, oprócz sterowników, zasilacz. Ponieważ użyję LEDów 12V, zasilacz będzie 12V, sterowniki w ilości 9 sztuk, kawałki pasków LED oraz przycisk monostabilny i puszka. Puszka, w której zamontujemy sterownik oraz lampę LED. Będziemy pracować przy napięciu bezpiecznym 12V prądu stałego. Jedynie zasilacz będzie wymagał zwiększonej uwagi, ponieważ będziemy przyłączać go do prądu o napięciu 230 V. Wszystkie sterowniki przyłączamy do zasilania. Przewód czerwony to plus. Przewód czarny to minus. Po przyłączeniu zasilania i podaniu napięcia możemy sterować ręcznie poprzez połączenie wejścia in lub out z poziomem minus zasilania. Aby móc tworzyć kaskadę lub inne różne układy, należy dodać trzeci przewód, który połączy wszystkie sterowniki w jeden układ. Łączymy przewodem zacisk out jednego przekaźnika z następnym przekaźnikiem zaciskiem IN. Przypominam, że taśmy LED przewód czerwony przyłączony jest do zacisku plus, a przewód czarny do zacisku LED.
wszystkie przekaźniki połączone. Teraz, aby aktywować jakiś układ, jakąś sekwencję, należy tak jak poprzednio połączyć zacisk IN z minusem zasilania lub zacisk OUT. I teraz, zależnie od tego, który ze sterowników otrzyma jako pierwszy rozkaz, będzie realizowany określony układ. Może to być na przykład kaskada w jedną stronę, a następnie w drugą, czyli jakbyśmy to przyrównali do schodów, gdy wchodzimy do góry, kaskada w górę, a gdy schodzimy ze schodów, kaskada w dół. Może też być kaskada w obu kierunkach, podwójna kaskada, jeżeli wyzwolimy kaskadę jedna po drugiej i wiele jeszcze innych wariantów. Teraz, używając odpowiednich łączników, możemy wybrać dowolny sterownik, z którego zaczniemy realizować układ. Można też użyć szklanych poczwórnych przycisków serii GS przeznaczonych do automatyki niskonapięciowej. Używając tego poczwórnego łącznika możemy zrealizować aż 4 funkcje w tej kaskadzie. Zobaczmy efekty tych wszystkich łączeń. Regulując odpowiednio czasy świecenia lampy i czasy opóźnienia załączenia następnej lampy, możemy dodatkowo konfigurować inne jeszcze układy.
Teraz po odpowiednim ustawieniu świecą się wszystkie czerwone oraz biała na górze. Systemu wielopunktowego sterowania oświetleniem z wykorzystaniem przekaźników AS225 firmy F&F możemy użyć na przykład do oświetlenia schodów, długich korytarzy czy innych ciągów komunikacyjnych. Na pewno będziemy zadowoleni z efektu, jaki dają te sterowniki. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!